To była najdłuższa kadencja w historii Rady Miasta Opola, bo ponad 5,5 roku ciężkiej pracy i dość specyficznego okresu. Pandemia, wojna na Ukrainie, naprawdę dużo wyzwań przed samorządem. Bardzo dużo pracy mieliśmy przez te wydarzenia, ale także tej bieżącej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jako klub byliśmy bardzo aktywni. Nasi radni byli z jednymi z najaktywniejszych w tej kadencji Rady Miasta, za co jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy z tego powodu. Udało się rozwiązać wiele problemów naszych mieszkańców, na przykład doprowadzić w końcu do remontu ulicy Żytomierskiej i Lwowskiej, która została kilkanaście dni temu oddana do użytku, czy rozpoczęcie w końcu remontu ulicy Górnej, która już teraz ten remont się rozpoczął. To są takie drobne rzeczy, jak naprawa gdzieś chodników, czy też innych rzeczy, czy też wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób, które wykonają zieloną instalację na swoim budynku. Pomimo tego, że nie tworzyliśmy koalicji rządzącej w mieście, to udawało się właśnie takie projekty realizować, za co bardzo serdecznie dziękujemy i obiecujemy, że przyszli radni naszego klubu w nadchodzącej kadencji będą równie aktywni. W imieniu całego klubu chcę bardzo podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz instytucjom podległym miastu za bardzo życzliwą, bardzo profesjonalną współpracę z nami. I przede wszystkim chcę bardzo podziękować za przygotowywane materiały, które były przygotowane perfekcyjne, odpowiedzi na nasze pytania, na nasze interpelacje. Bardzo Wam za to dziękujemy i widać, że możemy wspólnie tworzyć wiele ciekawych rzeczy dla naszego miasta. Symbolem sprawczości i tego, jaką mamy wizję jako Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta Opola, jest tężnia na Malince. To inicjatywa Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Widzimy, jakim zainteresowaniem cieszy się to miejsce. To jest filozofia, którą my jako Koalicja Obywatelska wyznajemy, czyli tworzenie miejsc integracji społecznej, tworzenie miejsc zielonych, tworzenie miejsc, w których można poprawić stan zdrowia. Dlatego mówimy o tym, ponieważ tak dużym zainteresowaniem cieszy się tężnia w naszym mieście i mówimy o tym, że mamy dużo innych pomysłów, które się sprawdzają. Nie macie z nami pani Elżbiety Kurek. Pani Elżbieta Kurek nie startuje w tych wyborach. Będzie jej ostatnia kadencja w samorządzie. Chcielibyśmy jej bardzo podziękować, bo ona była najaktywniejszą radną w naszym klubie. Najwięcej interpelacji, takich drobnych spraw mieszkańców realizowała. Pani Ela mówi, że nie porzuca działalności z tej społecznej, będzie dalej aktywna, więc wszystkim mieszkańcom, jej wyborcom mówimy, że proszę się nie martwić, pani Ela dalej będzie zabiegać o wasze sprawy, a my będziemy jej w tym tylko pomagać.